Witam serdecznie z tego pięknego plenero. Proroctwo królowej Saby tak bardzo wdarło się w naszą świadomość, że stało się niestety sterownikiem w programie, w którym zaistnieliśmy. Jak to było? Etiopska królowa Sybilla Saba przybywa do władcy Izraela Salomona, znanego z zapisów ksiąg. Tego Salomona, który jako wybrany pana władcy demona uzurpującego sobie władzę nad ludem Izraela, nad plemieniem Izraela, aby poprzez niego zawładnąć całym naszym światem. Przypomnę fakty, które są zapisane, gdzie oto mówi się, że Salomon miał 700 żon pierwszorzędnych i 3000 drugorzędnych nałożnic. Kiedyś jako młody chłopiec zapytałem o to tak zwanego uczonego w piśmie, uczonych w piśmie, którzy obchodzili od drzwi do drzwi. Zdumiałem ich tymi pytaniami. Odpowiedzieli mi zdumiewająco, że on był wybranym Pana Jehowy. Na tamtą chwilę przeszedłem do porządku dziennego, ale kiedy zacząłem to zgłębiać, dotarłem do tych zapisków królowej Saby, które jako przepowiednia świata śmierci stała się naszą obligacją, naszym zapisem. I pora najwyższa jest uwolnić wszystkie zapisy świata śmierci, bo w ten sposób wychodzimy z programu. Każdy przekaz, każda przepowiednia w tym świecie śmierci była programem i wynikała z opętania. Inaczej, była opętaniem i miała za zadanie tworzyć program, abyśmy w tym programie przepowiedni istnieli. Tu nadal mi się kojarzy tytuł z internetu. Jasnowidz nas wszystkich, ale ja nie utożsamiam się z przepowiednią demonów, z narzucaniem nam programu woli świata demonów, który to jakoby, chociażby przez królowę Sabę, przepowiedział narodziny Chrystusa, Pana Zbawiciela. A to jest nieprawda. To była manipulacja, podanie tego, co świat demoniczny chciał uzyskać jako efekt w hodowli. Tym samym są kolejne chore wizje jasnowidza promowanego przez gadzi świat, aby w plemieniu potężnych Polan, potężnych Słowian wprowadzić wirusa, wprowadzić strach, wprowadzić obawy. Dlatego jest to kolejny raz podawane, aby zmienić bieg zdarzeń, abyśmy ulegli, przyjęli te sugestie i rozpoczęli realizować kolejne przepowiednie jako kolejnego Nostradamusa, przyjmując je jako jego, jako nieomylnego. To uwierzenie daje spełnienie.
staje się wszystko to dokładnie, w co wierzysz. Dlatego jest tak ważne wyjście ze świata obligacji śmierci, ze świata zapisów, ze świata poniewierki, w którym wciąż dokonywaliśmy tych samych wyborów, wciąż przyjmowaliśmy zapisy jako prawdę, zamiast tę prawdę w prostocie dzieci miłości odnaleźć sobie i uprzytomnienie, że to ja tworzę mój świat, że to ja tworzę moją rzeczywistość, bo tylko w ten sposób wychodzę z martwoty programu, ze świata śmierci, z okrutnego snu, w którym wciąż i wciąż dokonywałem nawrotów, bo w tym programie wciąż siebie zapisywałem, dawałem moc temu programowi poprzez uwierzenie w iluzję. Iluzja tak się karmiła. Kochani, dlatego jest tak ważne odczucie w moim sercu. Jest jedno serce. To jest serce miłości. W tym sercu odczuwam, że uwalniam paranoję przekazu Sybilli, królowej Sary, która przybyła do biblijnego władcy Salomona jako jego 3701 kobieta, spłodziła z nim dziecko. Taką paranoję przerywam, bo rozpuszczam zapisy, które były mi podawane w ten sposób. Przywracam sobie prawdę, przywracam czystość mego serca i w moim sercu odczuwam siebie i każdego jako niezwykle piękną, potężną istotę. Odczuwam powrót mojej autentycznej świadomości, bo jednoczę się z moim duchem. Uwalniam demona śmierci, z którym się jednoczyłem w okultystycznych rytuałach, i tego demona właśnie wojny w taki sposób zasilałem. Sybilla jest tu przykładem. Tych przepowiedni jest wiele, dlatego stanięcie z taką prawdą, że wszystkie przekazy Ziemi były opętaniem, były manipulacją. Jakkolwiek może jeszcze nie przyjmujesz tej prawdy, że przecież jesteś duchowo rozwiniętą osobą, i masz przekazy od Kasiopejan, Andromedan, Chrystusa, Magdaleny, czy samego Wszechmogącego Boga. A ja ci mówię, że uwolnij to wszystko. Odczuj, że miłość tobie jest wszystkim. Że w tej miłości masz autentyczną prawdę, i ona jest wewnątrz ciebie, bo jednak te zwodnicze przekazy naprawdę blokowały twoje serce, a ty mówiłeś, że masz je otwarte, że przecież nie jesz mięsa, że masz jasnowidzenie, że pokazują ci się obrazy, ale to dalej była manipulacja. Tak głęboko ugrzęźliśmy w świecie mroku, który w naszej wizji, w naszym widzeniu człowieka, w naszej zmanipulowanej percepcji pokazywany był nam jako prawdziwy, jako świat kompromisu, światła i ciemności, jako świat złudzeń, abyśmy w złudny sposób kochali ciemność, zgadzając się na nią,
aprobując ją. Kochani, w świecie miłości nie ma ciemności. Ciemność nie istnieje. Nie istnieją choroby, nie istnieją wojny i jedyna przemiana, jaka jest, jaką masz dokonać, jest w twoim sercu. Jest w moim sercu. I tę przemianę przyjmuję, a efekt rozpuszczenia przekazu Sybilli, królowej Etiopii, jest początkiem wielkiej paranoi uwolnienia wszystkich Nostramadusów, wszystkich zewnętrznych epopei, które wciąż były nam wdrażane, które wciąż były nam podawane, ale jako wielka, wielka manipulacja. Internet stał się tego poligonem. Stał się wielkim deszczem meteorów spadającym na naszą budzącą się przestrzeń, abyśmy nigdy, przenigdy się z tego nie wydostali. I kiedy się budziłeś, w twojej głowie otwierały się przekazy aniołów, mistrzów astralnych, archaniołów, a to były diabły, a to byli reptilianie, którzy tutaj pokonali inne nacje demoniczne, ale te nacje nie są życiem. Ja jestem życiem. Ja to miłość i ich jedynym celem było opanowanie życia, było zgłębienie życia, było imitowanie nas jako świadomości. Te światy się nas uczyły, kopiowały, bo tym jest magia. Dlatego magia stała się tak celebrowana. Dlatego uczestniczyłeś w czarach, którym jest magia, składałeś ofiarne ołtarze, zapalałeś świece, kadzidła, czyniłeś modły, wzywając demona, aby odpuścił tobie grzechy. A na świecie wciąż trwała wojna, bo tak jednak ziemię uczyniłeś królestwem demona. Uczyniłem. Jest jedna świadomość. Ale ja już o tym mówię, a ty w odczuciu, że jesteś tą samą miłością, powodujesz przyjęcie prawdy o sobie. Przyjmujesz prawdziwe zjednoczenie się braci i sióstr. Że tak piękne następuje pojednanie, bo rozpuszczam w sobie magię i jej zwodniczy przekaz w mojej głowie, w moim śnie, jakoby to inne cywilizacje przybywały nas z pomocą, jakoby to ktokolwiek wiedział o tym, jak ja postąpię. Kochany, weź stuknij się w głowę. Jak ktokolwiek może ci cokolwiek przepowiedzieć, że coś się stanie? A stawało się tylko dlatego, że w to uwierzyłeś. I to było zapisane poniekąd w Księdze Śmierci. Staje się wszystko to, w co wierzysz. A chodzi o to, że nareszcie, masz uwierzyć w siebie. Masz uwierzyć w miłość w sobie i uprzytomnić sobie, że jesteś istotą cudownej miłości. Że tą miłością przywracam sobie dosłowne poczucie Boga, twórczej istoty, która tworzy mój świat, która tworzy moją rzeczywistość, bo przyjmując przepowiednie, robiliśmy nic innego, jak trwanie
jak przyjmowanie kolejnego cyklu. Naprawdę w tych cyklach wciąż i wciąż się wyrażaliśmy. I teraz nastała tego najwyższa pora, abyśmy wyszli jako świadomość, jako jedna miłość, jako jeden potężny duch istoty miłości. Oczyszczenie w sobie zwodniczego przekazu Sybilli, który stał się tutaj taką kanwą, fałszywym fundamentem świata śmierci, jest oprzytomnieniem, jest odnalezieniem dalszej drogi w świecie mroku. Dlatego opuszczam kolejny kraj, opuszczam kolejną ziemię, na której gościłem, i w ten sposób prawdziwie zmierzam do domu, do wielkiego scalenia się z dziećmi, z rodziną bogów, z moją prawdziwą ukochaną. Kocham Cię.